Nazywam się Michał Kacz i witam Cię w podcaście Motoryka Człowieka. Jest to podcast, w którym rozmawiam ze swoimi gośćmi, którzy są związani ze światem sportu, ze światem przygotowania motorycznego oraz psychologią, ludźmi, którzy mnie inspirują i od których nieustannie zdobywam wiedzę. Wgłębimy się w tajniki treningu na najwyższym poziomie, zarówno z strony zawodniczej, jak i od strony trenerskiej. Zobaczymy, co nimi kieruje podczas przygotowań, jakie cele przed sobą stawiają oraz co ich motywuje do działania. Moim dzisiejszym gościem jest Sewelina Kobryn, jedna z najbardziej utytułowanych polskich koszykarek. Jako jedyna z Polek, ma w swoim dorobku mistrzostwo WNBA. Na swoim koncie ma również zwycięstwo w Eurolidze, a także w Eurocup. Ponadto jest mistrzynią Polski, Rosji, i Hiszpanii, a także reprezentantką Polski i uczestniczką Mistrzostw Europy. A obecnie przygotowuje się do roli mamy. Porozmawiamy o różnicach w koszykówce w Stanach i w Europie, o kluczowych elementach w grze i w treningu, a także o pracy z młodzieżą. Oczywiście nie mogło zabraknąć standardowego pytania o wizytę w Białym Domu, także zapraszam do naszej rozmowy. Witam Cię Ewelino. Dzień dobry, Michale. Uwielbiam te przywitania, bo zawsze jest taka chwila konsternacji, ale bardzo dziękuję za spotkanie, bo ostatnio twoi, w Twoim życiu wiele się dzieje. No, jest, jest dużo zmian na pewno. 8 miesiąc wchodzi ze mną, także mówimy o 8 miesiącu ciąży. Więc jest już coraz trudniej, ale, ale wiadomo, to jest piękny stan, także, także dobra zmiana w moim życiu. A twoje życie wywróciło się do góry nogami, bo stosunkowo niedawno zakończyłaś zawodową karierę? Znaczy, no, w sumie karierę, znaczy, ostatni sezon skończyłam w maju, bo tak się mniej więcej, mniej, 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 mniej więcej tak to się kończy. W sumie, no, zawiesiłam buty na kołek. Zostałam ładnie pożegnana przez cały związek i przez Wisłę Kraków. Także tutaj, tutaj już oficjalnie przygoda z koszykówką jest zakończona, ale jest nowy etap życia. No, Zostałam, można powiedzieć, taką profesjonalną kurą domową po profesjonalnym gr grzech w koszykówkę. Czyli zawodostwo na zawodostwo. Zawodostwo na zawodostwo, tak. Pr próbuję to wypełnić w, w bardzo dobrze. No, obecnie jestem w 8 miesiącu ciąży, idzie wszystko w dobrym kierunku, że dzieciak urodzi się zdrowy ale ja jeszcze dwa miesiące przede mną tak. Chłopczyk czy dziewczynka? Chłopczyk. O, to może będzie kolejny koszykarz. No. Jeżeli byście chcieli, oczywiście. Ciśnienia, ci, ciśnienie na pewno jest, na pewno plany w stosunku do niego już się jakieś tworzą, ale na pewno po urodzeniu i po, po jakichś tam kilku latach w sumie można powiedzieć, samo się wszystko wyklaruje, jak to wszystko będzie wyglądało, jak będzie wyglądała jego przyszłość. Rozumiem. Na pewno no, my nie będziemy cisnąć, żeby na 100% został koszykarzem czy jakimś innym atletą. Ja już pamiętam, jak w swoim dzieciństwie moja mama już miała plan, że będę prawnikiem, inni tam mieli inne plany. Dziadek mówił, że będę. Dziennikarzem sportowym, a wyszło zupełnie inaczej. No, u mnie było właśnie coś. Marzeniem taty był lekarz, później farmaceuta, także tutaj tak no, sport został Jak wybrany przeze mnie. A skąd się w ogóle wzięło Twoje zainteresowanie koszkówką? Czy ten sport to był Twój pierwszy wybór? Znaczy, szczerze to nawet nie było jakichś zainteresowanie na samym początku. Po prostu znalazłem się przez wzrost i troszeczkę przez takie obserwowanie mnie przez moją mamę. No i zaprowadzenie mnie na salę. Także w wieku 17. Lat znalazłam się na sali w koszykówki na terenach Wisły Kraków i tak tam pozostałam. I od razu trafiłaś do Wisły, bo pamiętam, że jesteś z Starom Brzegu? Jestem z Starom Brzegu. Przeprowadziliśmy się do Krakowa i no więcej opcji było na pewno, jeżeli chodzi o rozwój sportowy, no i w ogóle nie tylko sportowy. No to jest duże miasto i ma duże zaplecze i kulturalne, i sportowe, także jest większy wybór. No i jak raz trafiłam, no mówię, był wzrost, były warunki niewykorzystane i i chyba dobrze to się stało, bo tak naprawdę nawet nie wiedząc, że chcę to uprawiać, chcę chcę być chcę w ogóle być sportowcem, nagle odnalazłam się w tym, pokochałam to i. I poszło. Pewnie. I jak patrząc na Twoją karierę, to dość sporo czasu spędziłaś w Polsce, bo i w Wiśle, i nad Morzem? Tak, no to były no, na początku, no to były dwa lata, jakby takiego rozwoju dość, dość intensywnego. Później trafiłam do ekstraklasy, do pierwszej drużyny Wisły Kraków, gdzie to już na, tak naprawdę było wielkim sukcesem dla mnie, bo po dwóch latach treningu tak naprawdę od rozpoczęcia dwutaktu nauki tego elementu. Bo po dwóch latach jestem, jestem w pierwszej drużynie. Mam podpisane kontrakty, czy znaczy trudno nazwać to kontraktem, nie? W dzisiejszych czasach to nikt by nawet nie, nie chciał takiego kontraktu podpisać, ale, ale dla takiej osoby jak ja to było coś wielkie wydarzenie tak naprawdę na tym etapie spełnienie marzeń. Okej, okay. i to, co u ciebie nastąpiło, że wychowanka klubu trafia do pierwszej drużyny i dalej w tej drużynie kontynuuje grę. Mm -hmm. Często w Polsce jest coś takiego, że nie stawia się na grę swoich zawodników, swoich wychowanków, tylko sprowadza się zawodników z zagranicy. I ci wychowankowie albo gdzieś tam grają po zapleczach ekstraklasy, albo grają w innych zespołach ekstraklasowych. Mm -hmm. Więc z tego, co można tak chyba zaobserwować, to kiedyś stawiano na wychowanków, którzy tam kontynuowali swoją karierę. Znaczy, fakt, faktem to nie była drużyna, która, przed którą się stawiało jakieś yy, wielkie wymagania. To była drużyna, w tym pierwszym roku chyba grałyśmy bodajże o utrzymanie w lidze, także w sumie dobrze i niedobrze, ale trafiłam do drużyny, w której mogłam się tak naprawdę rozwijać i to było i tak za dużo dla mnie, bo to była drużyna ekstraklasowa i nadal trzeba było się bić z tymi najlepszymi, także ja dawałam z siebie wszystko. Dziewczyny, bo też były młode dziewczyny, które były sprowadzone wtedy z SMS-u, pod okiem najpierw trenera Kocia, później do Downara Zapolskiego, skończyliśmy tą, tą ligę i można powiedzieć, że takim Składem, jaki mieliśmy, był wtedy tylko w, y, wspomagany y, w sumie takimi trzema zawodniczkami: y, Patrycją Czepiec, Wielebnowską i, i Jolą Janiszewską. Osiągnęłyśmy, moim zdaniem, to był nawet sukces, bo y, utrzymałyśmy się w lidze, a w lidze ciężkiej lidze i silnej lidze, która się liczyła w Europie, bo się liczyła. Są no, tak jak dzisiaj. I to był rzeczywiście 2003 albo 2004 rok, gdzie Polska zajęła czwarte miejsce? Czwarte miejsce. Więc ten poziom rzeczywiście był wysoki. W tak, Polki na pewno znaczyły dużo więcej, miały szansę na większy rozwój niż teraz przy tej strukturze organizacyjnej, jaka jest w klubach. Zdobycie mistrzostwa w Stanach, w Polsce, Rosji czy Hiszpanii, a także zwycięstwo w Eurolidze i w EuroCup. Trochę się tego nazbierało przez ostatnie lata i zwiedziłaś rzeczywiście kawał świata. Jakie twoim zdaniem są największe różnice w podejściu do koszykówki, które możemy zaobserwować za granicą, i w Polsce? Znaczy, to można rozdzielić też na dwie takie jakby takie dwie fazy, nie? Znaczy, na dwie, na dwie części. W Polsce jesteś dalej, jeżeli zostajesz w kraju, jesteś dalej postrzegany i troszeczkę podchodzisz na zasadzie, jestem polką, jakoś będzie łatwiej, może przemknę, zagram słabszy mecz, ale następny mi wyjdzie będzie dobrze. I tak jestem dobra, i tak nie wszyscy głaszczą, mnie kochają jeżeli się wyjeżdża za granicę, tak naprawdę nikt nie patrzy, ty masz zagrać, być przygotowanym, jesteś y, troszeczkę więcej opłacony i inaczej to wygląda, więc też y, ta mentalność wyjeżdżając musi być u ciebie dosyć, mentalność tak jakby sportowa musi być troszeczkę większa niż, y, niż to było w kraju. Jeżeli o samo podejście, no to tak naprawdę największa różnica, to jest, y, którą zauważyłam, to jest, to była wyjeżdżając do Stanów i w sumie tak, do Stanów, tam pierwszy raz tak naprawdę się zetknąłam, co to jest praca, jeżeli chodzi o pracę zawodnika Samego sobą. To tutaj naprawdę, jeżeli ktoś chce i jest świadomy tego, że chce grać w koszykówkę, chce być profesjonalnym i zawodowym sportowcem, to tak naprawdę nikt go nie zmusza do przyjścia na salę, oddania dodatkowych rzutów, zrobienia czegoś. Oni się sami, zawodnicy sami się kształcą, sami się dokształcają, co, co jest w danym momencie dobre dla jego organizmu, sami się kontrolują. Także tutaj, no, tutaj jest ta różnica, że po prostu no, jest pełne zaangażowanie, zaangażowanie nie tylko. Takie fizyczne, ale i mentalne, bo wiedzą, że konkurencja nie śpi. Jeżeli chcą zajść na szczyt, no to, no to muszą oddać te pięć rzutów więcej na każdym treningu niż koleżanka, czy nawet ta przyjaciółka, która jest po prostu z tobą na sali. Rozumiem, czyli mam tutaj taką stricte już różnicę w podejściu. Tak, znaczy tam nie mam takiej ogólnej przyjaźni. Jeżeli jest się na sali, to tutaj już, tutaj już nie ma po prostu pomocy jakiejś, jakiejś, wielkiego, jakiejś wielkiej przyjaźni, która by jakaś, bo to na pewno nie zaprocentuje, jeżeli chodzi o, o później nie o samego Ciebie, czy ten, jeżeli chodzi o y, pójście w górę i pójście dalej, jeżeli chodzi o zawodowstwo? A y, patrząc tak też z perspektywy, y, jaka jest różnica, jeżeli widzimy treningi za granicą? Już nie mówię o takich indywidualnych, o których wspomniałaś, tylko y, same treningi, elementy gry. Duża różnica jest na tym poziomie? Znaczy, y, po, jeżeli chodzi o Stany? Y, tak, Stany, czy w ogóle Rosja i ogółem w porównaniu do Polski? Tzn. Każda liga ma troszeczkę swój styl. Y, moim zdaniem Rosja jest najbardziej liga taką finezyjną, tam dziewczyny są dosyć, można powiedzieć, też budowa ciała jest ich in inna, są takie bardziej modelowate, wysokie, szczupłe takie wątkie i e, a na przykład francuski, czy na przykład hiszpanki to są dużo mniejsze zawodniczki, ale takie bardziej bultożery, nie? Które, e, które charakteryzują się większą agresywnością, większą fizycznością, także tu liga jest bardziej finezyjna, ale ona jest bardziej, ona jest bardziej taka poukładana, kontrolowana, taka bardziej przewidywalna, ale przez to, że bardzo dobrze też, no znaczy w sumie dziewczyny są wyszkolone technicznie i są dużo wyższe, więc tutaj ta fizyczność, jeżeli chodzi o wzrost, na pewno dominuje nad innymi tutaj Przewyższy momentami nad innymi krajami, ale na przykład Hisz Hiszpania czy właśnie Francja to są dziewczyny, gdzie to, gdzie właśnie takie rozwinięcie fizyczne jest dosyć, dosyć mocne i. To widać, gdyż no, nie mają aż takiej fizyczności w postaci na przykład wzrostu, jak, jak, na, jak mogą sobie na to pozwolić Rosjanki czy Amerykanki, gdzie, gdzie ten kraj jest większy i jakoś tam no, można nie. więcej wynaleźć tych talentów takich wzrostowych. Tak, że... no, tak no bo sam system edukacji tak. w Stanach jest taki, że no tam od najmłodszych lat już rzeczywiście jakby jest tam selekcja, później ewentualnie tam też jest to fajne, że jeżeli ktoś się nie znajduje w jednej dyscyplinie sportowej, to trenerzy nie mają problemu z tym, że zaczynają przekazywać np. do sekcji koszykówki, czy nie, wiem, do futbolu amerykańskiego. W innych przypadkach nie zostaje się stricte w jednej dyscyplinie, tylko jeżeli ktoś ma warunki, to przechodzi też do, do innej dyscypliny. No, umieją to jakoś wypatrzyć i przyporządkować i jakby dać. Szanse rozwoju, jak nie w tej dyscyplinie, to w innej. Dobrze w sumie to zauważyłeś, bo tak, bo tak jest i też w sumie miałam takie spostrzeżenia, że tam jest obserwowanie zawodnika i tam w sumie nic nie dzieje się przez przypadek, no możemy obserwować te najlepsze ligi i jak skauterzy, jak menadżerowie klubów działają, że widzą i wiedzą o co chodzi, czego szukają w danym zawodnikom, co jest potrzebne drużynie i no zazwyczaj się nie mylą, czyli, czyli wiedzą jak, jak pracować w systemie, ten system jest ustabilizowany i jest to dobry system, bo on jest to praktycznie no, wprowadzony od najmłodszych e, od, no, do szkół, do później do liceów i tak jakby do... Pewnie, pewnie i to jest, to jest, myślę, że to też jest waga stanu w tym bo wielu mistrzów dopiero trafiło w późniejszym wieku do, czy to do lekkiej atletyki, czy do koszykówki, wcześniej mm -hmm. mając podłoże zupełnie inne. Często to byli zawodnicy futbolu amerykańskiego, czy nie wiem, w hokeja i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. Rzeczywiście dużo przypadków jest takich, gdzie później w tej innej dyscyplinie zaczynają odnosić sukcesy, a w tej poprzedniej byliby umiarkowanie dobrzy i trenerzy nie mają problemu z tym, żeby przekazywać. Odwrotnie jest w Polsce, że jeżeli ktoś się chwyci jakiegoś talentu, to go trzyma cały czas, mimo że gdzieś indziej może mieć lepsze warunki tak, nie, nie nie mają tej wyobraźni często gęsto trenerzy, czy właśnie jacyś menadżerowie. Tej wyobraźni jakby... Takiej przyszłościowej, Jakby nie, widzą, nie widzą tego, że z tego zawodnika tak naprawdę za dwa lata już może nie być. A tak naprawdę dwa lata to jest wielka różnica. Mam przykład dobry Diany Nolan, z którą grałam i w Gdyni i w Rosji, i która, która do 15 roku uprawiała z, z kogo wzwyż i no, była dobrze zapowiadającą się osobą, zawodniczką, ale jednak gdzieś ten jej kierunek i ludzie jej pomogli wybrać się na tą koszykówkę. No i jest dzisiaj mistrzynią, mistrzynią do WNBA i Rosji. Także, także no tutaj, tutaj wiedzą, w którym momencie jakby skierować na właściwy, na właściwy tor zawodnika, który tak naprawdę jest dobrym zawodnikiem w tej dyscyplinie, ale dobrze wiedzą, że on już nie pójdzie dalej. On jest dobry, ale jeszcze rok, może dwa, a później tak naprawdę on zniknie. To po co marnować jego życie? Pewnie, pewnie. A w i podejście do koszykówki w Stanach. W Polsce, obserwując niestety, jest to może nie tyle sport niszowy, co dużo mniej popularne niż na przykład nie wiem, piłka nożna czy siatkówka swego czasu. A w Stanach jednak jest jedna z takich królujących dyscyplin sportu. Chyba, że się mylę. Znaczy, to tak jest. To już chyba z kultury się wzięło, że tak jak jest futbol amerykański, płynie koszy, koszykówka, na przykład u nas królują piłka nożna siatkówka, także tam na przykład te znowu sporty są tak naprawdę, no, yy, są, niż, są, 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 ale, nie są, ale nie słyszy niesome, się o chociaż bardzo. szczerze powiedziawszy byłam na, na meczu piłki nożnej i, no, stadion, stadionu takiego w Polsce nie widziałam, a tam był wypełniony po same brzegi, bo jak grałam w Seattle, to byłam, to miałam przyjemność uczestniczyć w takich w takich, w takich, w takich meczach, także piłka nożna była, w sumie jest takim troszeczkę zaściankowym sportem, ale ludzie, ale cieszy się dużym zainteresowaniem, może nie tak jak ta koszykówka, czy, czy, czy futbol amerykański, ale no mówię, no w Polsce jest tak, że najpierw jest koszykówka, później ta siatkówka, a... Piłka nożna, siatkówka. Piłka, przepraszam, tak. piłka nożna, siatkówka, a dopiero później właśnie te sporty gdzieś tam czwarte, piąte miejsce zajmuje ta koszykówka. No ale to też jest przez pryzmat troszeczkę sukcesów, ale może też nie do końca. Tak za, od za zawsze ta piłka nożna, przynajmniej w Polsce i w Europie w większości była jakoś tak, tak na tych pierwszych stronach gazet. Koszykówka w innych krajach też jest, no wiadomo, popularna, czy Hiszpania, czy, 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 czy Francja, czy inne kraje, które mają jakieś tam sukcesy, ale jednak ta piłka nożna to przewyższa, a w Stanach jest to zupełnie odwrócone, tam mają mhm. inne, inne wytyczne i czymś innym się inspirują i pasjonują. Tak, no tam były playgroundy koszykarskie u nas, u nas, u nas nie można było sobie tak stworzyć między blokami takiego fajnego boiska do koszykówki, więc była trawa, może dwa kosze, ale wiadomo, łatwiej na trawie zagrać w piłkę nożną niż w koszykówkę. No także pewnie. i łatwiej jest zagrać w siatkówkę niż w koszykówkę. No. Pewnie. Teraz w koszykówce widać, że mocno. W pewnym procencie zaczyna dominować ten atletyzm, o, o którym mówiliśmy, i sam trening przygotowania motorycznego, przygotowanie motoryczne zaczyna mieć naprawdę duże znaczenie. Czy porównując na przykład Polskę, Rosję, Stany Zjednoczone, to w Stanach rzeczywiście ym, rola treningu siłowego, czy takiego uzupełniającego jest na wyższym poziomie, aniżeli tutaj w Europie? A że pamiętam, jak pierwszy raz pojechałam na training camp do Waszyngton, Robiłam te rzeczy, które, które robiłam w Polsce, po, weszły naprawdę w system treningowy po sześciu latach może. Okej. Okay. Może pięciu, tak, także, także wiem, że tam znalazłam, chyba się 26-27 lat miałam, także po, no, dobrze po 30 dopiero zauważyłam, że coś takiego się właśnie zmienia. W Polsce była raczej siłownia... Elementy siłowe, czyli, czyli trzeba czwórkę zrobić, dwójkę, górę, triceps, biceps, ewentualnie skakanka, która już była takim coś nowy, nowym. No i długie biegi. To, były, to, było, to był taki okres przygotowawczy, który, który charakteryzował się wchodzeniem po górach, długie biegi, no właśnie siłownia, żeby ten mięsień urósł, puch. A w Stanach w ogóle to była inna metoda treningu. To był trening rozłożony praktycznie, Siłowy był rozłożony przed każdym treningiem, codziennie, ale to był trening, który trwał 15-20 minut. Składał się, składał się z trzech, czterech elementów powtarzanych praktycznie każdego dnia, ewentualnie dodany jeden siłowny element, który był, który był wprowadzony jakby dodatkowo jakby w danym dniu do tego treningu. Ale baza na przykład, czyli te budowa mięśni głębokich, równowaga, postawa, te, te, co na to było, ten, było Praktycznie codziennie. Okej, okay, czyli to jest mega różnica. Mega różnica. Bo to, co teraz nawet wchodząc w koszykówkę, to często trenerzy przygotowania motorycznego gdzieś tam byli związani z lekką atletyką mm -hmm. i rzeczywiście były te długie dystanse, szło się w góry, robiło się tlen, a zapominano o podstawach. Wielu ludzi myślą, że trening siłowy to tam powiedzmy z 13-14 latkami, to ja tam dźwigam nie wiadomo jakie ciężary, a tam brakowało, czy to zrobienia zwykłej pompki, zwykłego przesiadu, czy jakiegoś zgięcia w biodrze, a tam w Stanach, no to jest na porządku dziennym. Znaczy. Tam podchodzili do, do takiej, trzeba zbudować e, wzmocnić zawodnika od zewnątrz, nie od wewnątrz, bo on ma, on, on ma być silny wewnątrz, a nie na zewnątrz, a tlen się zrobi na sali z, z, z piłkami i z zbieganiem między pachołkami, czyli technicznie, bo też można zrobić, a nie po prostu tracić. Koszykówka ma, my, koszykarze powinniśmy trafiać do, koszy, do kosza, a nie, a nie biegać długie dystanse, bo, to, bo w ogóle mija ja się z celem, to, jeżeli tak się popatrzy. Prawie popatrzy się na... na jak, o co w tym wszystkim chodzi. Także ja to... tą pierwszą wiedzę, którą, e, którą mi przekazano tu, ona w ogóle się rozmywała z tym, co mi przekazano w Stanach. I tak naprawdę, no, troszeczkę na początku się biłam e, z myślami, gdzie jest ta prawda, gdzie jest... No, gdzie jest ta równowaga w tym wszystkim. Ale tak naprawdę my mają rację, bo jeżeli człowiek jest wybiegany na sali z piłką, to to samo, jeżeli przebiegnie 5 km na zewnątrz, to, sam, to samo wzmocnienie mięśni, tym bardziej, że jeszcze poprawi swoją technikę rzut i, i ten... Także tutaj Tutaj tlen dodatkowo połączony z techniką e, daje ten sam efekt, a nawet lepszy, jeżeli spędzenie pół godziny w biegu, czy pięć kilometrów biegania ciągiem, bo to tak naprawdę tylko za nie mięśnie. proste porównanie. W koszykówce jednak to jest sport mocno, można porównać interwałowy, gdzie jest się na wysokim Oczywiście, obrocie. To jest tak zwany system HITS, tak jak został wprowadzony, czyli zmiana, tempu, zmiana tempo, tempo, jakby oddychania. Tak, 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 tak. Dokładnie, więc. Po co? Oczywiście góry i tak dalej. Można to zrobić jako mhm. jednostkę regeneracyjną, ale jednak no, koszykówka Oczywiście. się na czymś innym opiera i na sali. Ale to też musi być robione, znaczy wiadomo, kto lubi góry, to niech idzie w góry, to wiadomo, ale to też, jeżeli jest trening w górach, to też nie powinien być taki jednostajny. To powinno być też właśnie poparte na przykład szybszym wejściem, wolniejszym, żeby ten organizm poczuł tą różnicę, żeby faktycznie coś te płuca zapamiętały. Pewnie. No Także. i to będzie miało też, jak trenujesz na boisku, czy są jakieś Jedenki 1x1, 3x3, 5x5, czy jakieś elementy. Zrobię z siebie różnicę. Dokładnie, graczy. to będziesz miała bezpośrednie przeniesienie na, na boisko. E, a jak wyglądały, nie wiem, jakiś taki przykładowy, a to już wspomniałaś w sumie, wspomniałe, jednostki treningowe, czyli przed treningiem głównym były jakieś elementy siłowe. Codziennie. Później był trening na hali. Tak. E, I to była pierwsza jednostka treningowa w ciągu dnia? Czy e... później była jakaś druga, czy jak to e... nie, wyglądało? Nie, to jest, jest tak, że w, w Stanach wygląda tak, że to jest jeden trening dzienny, dziennie, a, okay. tylko że on trwa 5 godzin. Znaczy 5 godzin. 3 godziny jest, bo to jest wszystko też w systemie, że w ciągu sezonu nie może trening przekraczać więcej niż półtorej godziny. Nie, obchodzi, nie wchodzi w to siłownia i dodatkowe rzuty czy coś, jeżeli wiadomo zespół czy dany gracz chce się poprawić. Ale główny trening z trenerem jest maksymalnie półtora godziny. Przed sezonem maksymalnie 3 godziny, nie może przekraczać 3 godzin, czyli ta główna, jakby ta faza treningu, nie może przekraczać 3 godzin. Czyli tak naprawdę przychodząc na salę. Trzeba się przygotować. No, kto ma na przykład jakiś uraz, no to wiadomo, że musi troszeczkę poświęcić więcej czasu i przed treningiem na siebie, więc jest więc tutaj powanie, czy rozmasowanie, czy pomoc ze strony fizjoterapeutów. Następnie jest siłownia. Później jest ten trening główny, a po, no, po treningu no wiadomo, w, w, to już indywidualne podejście i czy potrzeba ci zostać więcej na hali, czy czujesz potrzebę oddania jakiejś tam serii rzutów, to to już jest kwestia ciebie i samej osoby. Ostatnio z dziewczynami specjalnie pokazałem im na obozie materiał, film o Kevinie Durantie, mm -hmm. jak przygotowywał się do sezonu, bodajże to było 14-15, gdy tam przegrali w finałach. I pokazane było, jak osoba, która zarabia grube miliony rocznie, może sobie dosłownie na wszystko pozwolić, brał trenera na całe lato. Codziennie trenował, miał tam chyba 70 czy ileś dni treningowych pod rząd i najprostsze metody treningowe, które były wprowadzane najlepiej na niego działały. Nawet był trening, gdzie była wysoka górka, chyba było w Los mm -hmm. Angeles i robili zwykłe podbiegi i osoba, która może siedzieć na hali za miliony dolarów idzie sobie na plażę czy idzie na, w teren i sobie biega. Więc tak. to naprawdę robi różnicę. A w Polsce no, myślę, że niezbyt dużo ludzi zdecydowałoby się na coś takiego. Znaczy, już coraz już zmienia się to całe podejście, jak zauważyłam w, w podejściu mentalnym zawodników, jest to jeszcze daleka droga, żeby, żeby całkowicie to zmienić, ale właśnie tak jak takie akcje, jak ty, jak ty zrobiłeś, jeżeli pokazanie właśnie, na czym to wszystko polega, że my widzimy tylko. Ten wierzchołek góry i ten, tą wisienkę na torcie, czyli, czyli zawodnika, który jest przygotowany, trafia i jest ten, ale tak naprawdę nie widzimy, co on zrobił przez cały, przez cały okres, kiedy tak naprawdę powinien leżeć na plaży i ma do tego prawo, bo ma 2-3 miesiące wolnego a jest, jest gdzieś indziej, jest tak naprawdę trzy, jedną trzecią dnia, czy dwie trzecie dnia na sali, i dopiero później on musi cały czas kontynuować tę rutynę tego, tak, tak samo odpoczynku, dobrego jedzenia, nie przeginania z, 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 z niektórymi e, z niektórymi e, rzeczami w ciągu, w, 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 w ciągu dnia, czy weekendu. Także no, tutaj się to wszystko zmienia. Wiem sama na sobie, wiem, jak też funkcjonowałam, wiem, wiem jak funkcjonowałam troszeczkę później od momentu kiedy, kiedy właśnie trafiłam do Stanów i jak się, jak się wszystko zmieniło w moim organizmie, i znaczy w mojej osobie, w mojej głowie. Także wiem, jak, jak potrafią jak trenować, wiem, jak sama potrafiłam trenować, żeby być później coraz lepszą, utrzymać, y, utrzymać y, jakiś poziom goryje, y, bo wiadomo. Organizm się starzeje, mięśnie i więc więcej tej pracy też trzeba z wiekiem wykonać. Troszeczkę więcej zmieni zmieniać ją, modyfikować z, każdy z każdym rokiem. Jest fajne stwierdzenie, żeby żeby była adaptacja, czyli zaadaptować się do wysiłku, nie wolno do adaptacji dopuścić, czyli jakby tam zmienność bodźców, modyfikacja tak. intensywności, objętością treningową, różne obciążenia w trakcie sezonu, wszystko po to, żeby być cały czas na najwyższym poziomie i gotowym do, do gry. Tak samo przypomina mi się materiał z Lebronem Jamesem, jak jeszcze grał w, w Cleveland. I na przykład wszyscy sobie świętują po meczu, a on już jest obłożony lodem, jest w tej w wodzie z lodem i on już się regeneruje do następnego spotkania. Na, w kolejny dzień, w kolejnym już jest na sali treningowej i ciśnie dalej. Nie, nie mówię, jak, on, jak jego koledzy postępują, bo mogą postępować tak samo. Jest akurat tak, jego przykład to, to podany. To, jest, to są filmy złożone o tych najlepszych. Tak? Dokładnie, tak. dokładnie. I to pokazuje, jak on, dlaczego on tak długo może się utrzymywać na, na takim najwyższym, najwyższym poziomie. I właśnie to podejście zastanawia, tak jak już wspomniałaś, czy w ogóle. Z, całego, z, tej, z tej wiedzy zaczyna wracać, wchodzić do Europy i stąd mamy takie różnice. Już nie ma aż tak dużej dysproporcji między, powiedzmy, Euroligą a tym, co jest w NBA. Oczywiście tam występują te dysproporcje. No, czy to troszeczkę, wiadomo, system gry tak, jest zupełnie, troszeczkę, inaczej. troszeczkę inne gry, mniejsza ta intensywność, tak. ale, ale wiadomo, że ci, ci czołowi zawodnicy z NBA czy z Euroligi, no może z Euroligi żeńskiej czy z męskiej, z powodzeniem dają sobie radę w tej najlepszej lice.

i samo to, co mi się podoba, samo podejście mentalne i etyka pracy, tam masz zadane rzeczy, robisz to i jakby tam nie ma żadnej dyskusji, jeżeli coś się z, to, z tobą dzieje, to masz cały sztab ludzi, który, którzy ci pomogą w przypadku kontuzji, nie wiem, jeżeli masz jakieś problemy z głową, w cudzysłowie, coś się dzieje, coś cię trapi, jakieś, nie wiem, pierwsze objawy depresji, tak samo masz osobę za to odpowiedzialną i może z tym pracować. W Polsce jeszcze tego, tego najczęściej brakuje, ale tak jak mówisz, no najczęściej już to, się, już to się zmienia. W sumie już też powiedzieliśmy, skąd może się brać dominacja Stanów, stanów e, samych USA w koszykówce i w innych dyscyplinach. E, to już jest ta kwestia podejścia, kwestia treningu, no i jakby całego, całego, całego mm, wszystko co jest z tyłu, też zasoby finansowe, bo jednak porównując budżety chociaż nie powinniśmy tego robić, ale budżet, który jest tam w, w NBA czy WNBA a w polskiej lidze koszykówki, no to jest niebo a ziemia. No wiadomo, że tam liga jest w, u, nas czas, u nas można porównać Polska to w sumie czasami jeden stan w Stanach, Dokładnie. także Także to też mamy, znaczy nie mówię, że nie mamy szansy na, wielkich, na wielkie talenty, bo w końcu jesteśmy prawie 40-milionowym krajem, więc te talenty na, na zrobienie sukcesu na terenie jakby Europy powinny być tak naprawdę. Norm, czymś normalnym, czyli ta czołówka, my powinniśmy być w czołówce europejskiej. Tak jest moje zdanie i to bez, to nie owijając się w bawełnę. Jeżeli chodzi o stanę, to jednak no, ten system, który jest zbudowany, który jest wprowadzony do szkół, na uniwersytety, to jest jeden system tak naprawdę. I dzięki temu, moim zdaniem, temu systemowi, on, można spokojnie zobaczyć pracę wykonaną przez trenera na, 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 na zawodniku. Tam nie ma, ma pomyłek, dlatego tam łatwiej jest wyłonić ten największy talent. Jemu jest też łatwiej w tym systemie, tym, jeżeli się ktoś w system tak jakby wbił idealnie i potrafił w nim funkcjonować, też jemu jest łatwiej zaistnieć później w tej, jakby szybciej wejść na ten szczebel taki mhm. profesjonalny. Ale, ale na pewno to jest wszystko jakoś ustabilizowane i jakieś ukierunkowane. Jest i łatwiej trenerom, skauterom, samym zawodnikom, bo on, każdy wie, że co ma robić na boisku, ta rola jest przyporządkowana, a także system szkolenia, no wiadomo jaki jest, tam Thank you Tam nie ma podziału wielkiego na małych, dużych na samym początku, tak jak u nas. U nas przychodzi dziewczynka, chłopczyk, który ma w wieku 13 lat, 175, już stawiony pod koszem, i dziękuję bardzo, bo, bo taki system u nas jest, że w każdym zespole musi być czwórka, piątka, jedynka, dwójka, trójka. Okay. Tam po prostu jest jest do. no Jest troszeczkę inaczej wyglądają mecze, troszeczkę inaczej wygląda intensywność, także, także ten system szkolenia jest troszeczkę inny. Pewnie. A jesteś jedną. Jed... Pierwszą Polką, która rzeczywiście zdobyła Mistrzostwo w, WNBA i jako jedna z nielicznych mogłaś zawitać do Białego Domu, do, to jeszcze wtedy prezydentem był Barack Obama z tego co tak. pamiętam, jakie to było doświadczenie? Był taki moment ekscytacji, że jakaś no, oczywiście. Drużyna... No, pojechałam z moim partnerem, z Pawem, więc nie mogłam być tam sama, bo za dużo emocji było we mnie. I, no co, można o dużo mówić. No to się patrzy i widzi, ogląda się we wiadomościach, że największa głowa państwa, tak naprawdę głowa świata przyjeżdża do danego kraju, a tak naprawdę masz szansę być tam, gdzie on na, na, co, dzień, na co dzień egzystuje i, i poznać troszeczkę od środka to wszystko, być. Być tam, być przywitanym po, y, przez niego, y, pogratulowanym. Także jest to no, niesamowite przeżycie i na pewno wiąże się z tym wiele emocji. Nie mogę tego kryć, bo tak było, że że byłam bardzo podjarana tym, że właśnie tam jadę i także będę mogła być właśnie w Białym Domu. Zresztą, jak prezydent Polski tam jest, to jaka jest no, informacja, wszyscy wiadomości, a dzięki temu, że, że tam byłaś, no, to też tam mogłaś uczestniczyć w tej całej imprezie. Zresztą ostatnio widziałem zdjęcie na Facebooku, jakie jako takie przypomnienie, chyba ostatnio też wstawiałaś. Mhm. I naprawdę no, to zapada w pamięci i to, co tam przeżyłaś i to, co tam tak. zobaczyłaś, no to ci na zawsze zapadnie w pamięci i zostanie o, razem z tobą. Mhm. Dokładnie. A przejdźmy teraz y do tematu, o którym już poruszaliśmy, Mistrzostwa Europy i reprezentacja Polski. W 2003 roku, 2003, mm, 2004 byliśmy najbliżej strefy medalowej, bo tam było czwarte miejsce. Jeszcze czterokrotnie potem reprezentowałaś kadrę na Mistrzostwach Europy? W sumie było pięć razy, z tego co pamiętam. Mhm. A znaczy, to było najbliższe? Ja, mhm. no, to były Mistrzostwa, gdzie no, tak naprawdę yy, drużyna yy, narodowa pojechała wtedy i ostatni raz bar, najbardziej, naj, 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 najsilniejszym składem i można było powtórzyć, byliśmy krok od mistrzowskiego, od trzeciego miejsca, tak naprawdę od też nam zabrakło bardzo niewiele, żeby wejść do, do, fin, do, do, do głównego finału, także, no co można powiedzieć, wtedy były premiowane trzy miejsca, jeżeli chodzi o wyjazd na Olimpiadę, także straciliśmy medal, straciliśmy Olimpiadę no i tak naprawdę później się jakoś to wszystko posypało. Wiemy, jak dalej było Duży, od razu wszystkie praktycznie dziewczyny zrezygnowały. Powstała nowa kadra, oparta już na nowych, nowych dziewczynach, które tak naprawdę do końca nie, nie potrafiły udźwignąć, bo ich też było za mało. Tam ta kadra była jednak dziewczyn, która była w systemie szkoleniowym, gdzie była na nich, na nich w nich pokładane nadzieje w klubach. One, miały, one były obciążone wynikiem, a później jednak właśnie też ta formuła weszła taka bardziej open, gdzie były zaczyna, zaczynały być ściągane zawodniczki, budowane zespoły z roku na rok inne. No i tak ta kadra troszeczkę podupadła i niech w sumie się... Tym za bardzo nie interesował przez długie lata. Rozliczano nas, ale tak naprawdę nikt się zastanawiał, gdzie jest ten powód i gdzie leży przyczyna tego wszystkiego, co się później tak naprawdę działo z kadrą. Hmm, czyli jakby może to nie był brak sukcesu, bo rzeczywiście czwarte miejsce na mistrzostwach Europy to naprawdę dobry, do bardzo dobry, dobry wynik. Znaczy wtedy dla naszej kadry była, była, było, y to była klęska, bo nawet okay. bo nawet z y ja nie odgrywałam jakiejś wielkiej roli wtedy. Ja byłam pierwszy raz. Y uczestniczką tych mistrzostw Europy, więc, więc yy, miałam tam swoje jakąś, jakieś minuty, ale w meczach, gdzie już, yy, gdzie, gdzie wynik byłby przesądzony yy, yy, no i cieszyłam się z tych minut, ale wiadomo, samo znalezienie się w, takiej, w takim składzie 12 osobom, gdzie ma się Gosie, Dedeck, Sylw Laśla, czy Krystynę Szymańską Larą, no to, no to mówi samo za siebie. Oczywiście, gra w Stanach była jednym z takich przełomowych momentów dla ciebie w karierze, ale też przy okazji, zwiedziłaś inne kraje. W Praca w którym kraju oprócz Stanów, bo to wiadomo, zupełnie inna mhm. para, ci najbardziej w pamięci i wspominasz ją, że tak powiem, najprzyjemniej? Znaczy, to był taki okres, kiedy trafiłam do Fenerbacze, a później y, przez rozwiązanie kontraktu trafiłam do Salamanki. No, wiadomo, że jak się rozwiązuje kontrakt w połowie sezonu, nigdy nie wiadomo na co się trafi i wiadomo, nowa drużyna, Znam jedną zawodniczkę, z którą grałam w Rosji i, i trafiam, a jesteś, y, i na samym końcu jesteśmy triumfatorkami y, Ligi Hiszpańskiej. I to jeszcze jest tak fajnie, to wszystko, wszystko się podziało, że Salamanka przez dwa albo trzy lata nie mogła zdobyć tego triumfu, zawsze triumfowała Girona i nagle, bum, jesteśmy mecz. Czyli ten powrót na, na tron po tych dwóch, trzech, chyba bodajże po dwóch sezonach, po trzech sezonach, no ta radość ludzi była wielka. Także nasza radość, a radość ludzi to widać, że to było coś takiego specjalnego, jeżeli chodzi o. o... W ogóle o tą koszykówkę, która tak naprawdę ma wielkie znaczenie dla Salamanki, bo to jest numer jeden sport w tym mieście i uwielbiają go tam, uwielbiają tam koszykarki, kosz. To miasto w ogóle żyje tylko koszem, także powrót na mistrzowski tron. Wiem, jak to było wszystko uwiecznione, jak celebrowaliśmy to tak naprawdę ten rok i właśnie to zdobycie mistrzostwa tak mocno mi zapadło, zapadło w pamięci. Tak naprawdę jest takim mocną częścią mojej jakby Części tej, części tej drogi, którą miałam w tej całej swojej karierze. A powiedz mi, um, rola kibiców w poszczególnych klubach. Pytam tutaj o Turcję, czy tam rzeczywiście było tak dość specyficznie, bo jak się czytało czasami, mówię o piłce nożnej, że tam kibice potrafili przyjść pod siedzibę klubu, z, od zawodników coś wymagać. Czy tam też były takie sytuacje, czy to w Fenerbacze, czy w Turcji? No czy, najbardziej, czy mimo, najbardziej w tych tureckich klubach. Okay, było, to... tak, no tak, pamiętam taką sytuację nawet w drużynie, w, w której kręciłem w Fenerbacze, kiedy po w przegranych derbach z Beşiktaşem mieliśmy z prezydentem spotkanie i nam było jasno powiedziane, że jesteśmy tylko kobietami. W jeden dzień jesteśmy w tym klubie, w drugim dniu nas nie ma, więc musimy się mieć pracę. Okay. No, wiemy, w jakim kraju gramy, a trzeba było po prostu się po prostu przyjąć to do siebie, wziąć się do roboty, ale to w jakiś sposób poskutkowało i Wiadomo, to jest wielka marka. No Bycie Fenerbacze i granie tam jest czymś wyjątkowym. Wątkowym, także trzeba uszanować wszystko i trzeba uszanować rolę prezesa, bo tam jest, prezes jest królem, tak naprawdę i wielką osobą, postacią ma wiele do powiedzenia. Okej, okay, pewnie. Czyli Turcja to jednak troszkę innymi prawami się rządzi. W koszykówce bardzo często pojawiają się urazy, najczęściej to stawy skokowe, kolana, czy tam zerwanie więzadeł, więzadeł krzyżowych, czy jakieś problemy z rzepką, czy złą kotką, czy problemy z dolnym odcinkiem grzbietu. To są jakby najpopularniejsze urazy. Czy tobie przez całą karierę, jaki uraz naj częściej się pojawiał? Czy w ogóle jakoś tam mniej więcej się to pomijało? Znaczy najczęściej miałam uraz stawu skokowego. Tak naprawdę byłam obyłam się bez większych kontuzji, także za to dziękuję losowi, że mnie troszeczkę uchronił. Wiadomo, były drobniejsze, mniejsze kontuzje, czy tam pęknięcie, jakieś małe kosteczki w nadgarstku, czy jakiś ból w kręgosłupie, który mnie tam wykluczył na może na jedno spotkanie. Takimi jedynymi największymi kontuzjami to były urazy stawu skokowego, gdzie tam wykluczały zawodnika na dwa, czy na 2 trzy tygodnie. W późniejszej fazie już kariery no to praktycznie schręcenie stawku skokowego było tak nawykowe, że wracałam po dwóch, trzech dniach do... z powrotem. Także no. tutaj nie było wielkiego roz... wielkiej rozpaczy. Także mówię, super, że kostka idzie, a nie kolano. Także... No tak, pewnie, pewnie. Bo, bo jak kolano pójdzie, no to tam już jest grubsza, grubsza tak. rzecz do zrobienia. Także tutaj nie miałam tego problemu, nigdy nie byłam. Nigdy, nigdy nie byłam postawiona w takiej roli, że musiałam tak naprawdę odpuścić sezon albo odpuścić go na więcej niż por Okej, okay, pewnie, pewnie. To akurat bardzo, bardzo dobrze. A przejdźmy sobie jeszcze do porównania troszkę mm, przygotowania polskiej młodzieży. No już raz, że koszykówka, a dwa, ogółem takie przygotowanie mm -hmm. główne. Mm, jeżeli ty jesteś w koszykówce, to jakbyś mogła porównać ten trening główny, czy sam trening główny, takie elementy techniczne, a pomiędzy tym, co widziałaś w Polsce, jak jest szkolona młodzież w Polsce, a tym, co widziałaś w szkoleniu za granicą. Tu są duże, duże różnice? Tak naprawdę teraz mam szansę tak przypatrzeć się troszeczkę tej całej, ca temu całemu systemowi, jak to wszystko wygląda i, i powiem, znaczy tak, no jak raz mój Paweł prowadzi drużynę koszykarek Wisły, idzie mu bardzo dobrze, mogę powiedzieć, ale też ma pomocy w, w, w osobie twojej i wiem, że obydwoje sobie chwalicie siebie i swoją współpracę i wiem, że Paweł bardzo zabiegał, żebyś właśnie ty był tą osobą, która poprowadzi te elementy motoryczne, gdyż on ma tą świadomość i tak, gdzie czasami trenerzy nie mają tej świadomości, że jeden trener nie jest od wszystkiego. Trener główny, więc, więc, więc to wszystko, co robicie razem, idzie w dobrym kierunku i to jest, to jest przybliżone do tego, co się robi za granicą, czyli ta struktura, struktura przygotowania, ten system, który wy sobie opracowaliście razem, idzie w fajnym kierunku i mówię, no nie będę zachwalała was, bo na razie jeszcze jest połowa sezonu i ten, ale widać, dziewczyny są wybiegane, są silne, chętne do pracy, nieprzemęczone. nie wiem, nie pytałam się o tym, o jak to, ten, ale tak to wygląda i tak widać, tak widać to na boisko. Także, także obie jak najwięcej właśnie tego, tego systemu, który sobie trenerzy potrafią opracować, aby było widoczne w Polsce. Pewnie. A samo podejście rodziców tutaj w Polsce, a za granicą? to Oj, Szczerze to szczerze wszędzie są rodzice jednakowi. Dobra, czyli to się nawet nic, nic nawet się jeszcze gorsi niż tutaj. Także, także tutaj no naprawdę jak raz ta grupa, którą, którą, z którą mam przyjemność być koło niej, to ma bardzo fajnych rodziców, uśmiechniętych, nie aż takich bardzo zaangażowanych, ale, nie, ale w taki bezpieczny sposób, bo na przykład w Turcji to Rodzice mają zakaz wstępu na, na halę w trakcie okay. treningów. Mogą oglądać swoje dzieci na zewnętrznych panelach, na zewnętrznych telewizorkach i szczerze, no, mają wielkie wymagania w stosunku do trenera, bo też były przypadki, gdzie, gdzie jedna dziewczynka dwunastoletnia w momencie, kiedy grałam w Fenerbacze była bardzo wyróżniającą się tam zawodniczką swojej kategorii i na przykład rodzice potrafili przyjść do mojego menadżera, zapytać się, że, że chcą już mieć jakiś kontakt z, z WNBA, bo oni wiedzą, że ta dziewczynka się znajdzie, i po prostu w tym momencie ona już ma szukać jej klubu. Także to są takie do tego typu do tego, okay. do, do tego do, tego typu, do, do takich śmiesznych sytuacji dochodzi. Rozumiem. A czy w którymś z etapów Twojej kariery pracowałeś z psychologiem czy z trenerem mentalnym? Bo to hmm. jakby jest coraz popularniejsze wśród sportowców, że rzeczywiście pomagają sobie w ten sposób. Byłam, mieliśmy taki mały program kiedyś na Wiśle. A tak samo w, na kadrze polskiej, ale to zazwyczaj było dwa, trzy spotkania. Chyba ani, ani psychologowie, ani tak samo jakby menadżer, znaczy menadżerowie w otoczka klubu, znaczy no, mm -hmm. ludzie, którzy jakby odpowiadają za, za drużynę, nie są nie wiedzą tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi, tak naprawdę, jak to ma wyglądać, bo to nie jest tylko wina nasza działaczy czy, czy psychologów, że my nie mieliśmy tego, nie, nie mieliśmy w, takich, w, takich, w takim przedziale czasowym, jak to powinno być, ale. To po prostu tak raczkowało, że nikt, że nikt nie wiedział, jak za to się zabrać. To było na zasadzie roz, jakieś rozwiązywania testów, później bardziej nieindywidualnie tylko. Podejścia takiego gru grupowego, żeby zjednoczyć tą grupę, jakieś wspólne zabawy, które tak naprawdę. Wiedzieliśmy, że mamy psychologa, ale nie wiedzieliśmy tak naprawdę po co. Nie. Czyli też nie byliśmy, jako my sami zawodnicy, chętni do takiej współpracy do końca, bo moim zdaniem psychologowi no, przede wszystkim trzeba najpierw zaufać. On musi najpierw jakby poznać każdego z osobna, no aby później mógł poznać grupę i jak to działa. I tak naprawdę to nie jest tylko oparte na dwóch, trzech spotkaniach, tylko naprawdę tak przy grupie to na pracy. Jednego, dwóch sezonów. Dokładnie, żeby to było tak. na przestrzeni sześciom To muszą lat. być mhm. badaniach, są wszędzie, także tutaj nie można określić, czy zbadać jednostki, tej jakby jednostki, mówimy o grupie na, na podstawie tam dwóch, trzech testów. Pewnie, i, pewnie, no to nie bo to nie jest niemożliwe do zrobienia. Tak. A przed meczami, przed jakimiś ważniejszymi potyczkami byłaś osobą, która bardziej się stresowała, czy jednak tak sobie w głowie wszystko układałaś, że bardzo spokojnie podchodziłaś? Na początku, kiedy moja świadomość na wojsku była, była mała, bardzo się stresowałam, bo nigdy nie wiedziałam, jak zagram, bo nie wiedziałam, gdzie ja jestem tak naprawdę. Pewnie a później, kiedy ta świadomość na boisku przychodziła, to, to tak naprawdę no, i ta rutyna, już wiedziałam, jak opanować to wszystko, także to nie było, no. To nie ode mnie tylko zależało, jak ja wyglądam na boisku, tylko tak naprawdę od całej drużyny, kiedy sobie to oświadomiłam, to po prostu ludzie czasami nie wiedzą, że po prostu e, koszykówka to gra zespołowa i tak naprawdę, jak działa drużyna, czasami tak, tak działasz ty, nie? Jeżeli Pewnie. jesteś, możesz być liderem czy nie liderem, ale nie, nie wszystko od ciebie zależy, a że czasami nie trafiasz, też masz, możesz mieć gorszy dzień. To wszystko już jest kwestią też danego dnia. Poruszmy jeszcze aspekt dietetyczny, rola diety w przygotowaniach mm -hmm. sportowca. Jak wyglądało twoje odżywianie, na przykład w momencie, gdy tutaj zaczynałaś w Polsce, jak byłaś już za granicą w poszczególnych klubach, jak wygląda to twoje podejście teraz? No kiedyś jadłam wszystko, hmm? tak naprawdę. I wydawało mi się, że jedząc wszystko dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych witamin. A tak naprawdę kończyłam na przykład sezon, miałam te kilka dni wolnego, czy tam dwa tygodnie i potrafiłam mówię, sobie po prostu przebrać 2-3-4 kilo, nie? Od tak. Nie wiadomo dlaczego. To jest szczerze, w pewnym momencie, już tak jak już ta, ta świadomość e, wzrastała z, z biegiem czasu, y, stwierdziłam, że tak nie może być, coś trzeba zmienić, coś mi przeszkadza, coś, coś jest nie tak w moim odżywianiu. I tak naprawdę dużą zaletą, moim zdaniem, jest to, że na samym początku e, mojej diety odrzuciłam czerwone mięso i, e, i produkty. Pseniczne. Także tak naprawdę wszystko jadłam. Ciemne pieczywo, ryby, białe mięso, dużo warzyw, owoców. Tak naprawdę wszystko. Oprócz, oprócz tych dwóch, jakby dwóch elementów. Takich żywy, dwóch grup produktów. Dwu, tak. Dwóch grup produktów. Czyli czerwonego mięsa, białego pszenicznego. Jakby, no, mhm. Czyli mąki wytworu. pieczywa. No pewnie, tak. pewnie. Także teraz tak naprawdę nie jem tylko czerwonego mięsa. Jem wszystko i moja waga cały czas jest unormowana. Stoi w jednym e, w jednym punkcie waha się tylko i wyłącznie, jeżeli przychodzą te kobiece dni, mm -hmm. to to jest, to jest normalne. A, a co jest twoją największą motywacją, co było, największą motywacją, inspiracją do działania i do dalszego rozwoju? Czy to była może jakaś osoba, którą się e, inspirowałaś, czy, 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 czy miałaś w głowie jakiś ustalony cel, do którego dążyłaś, jak to wyglądało? Jak znalazłam się na boisku, ja wiedziałam, że ja już z niego nie zejdę i nie wiem, co się stanie, ja po prostu nie wyobrażałam sobie, że ja mogę robić coś w życiu innego niż grać w koszykówkę. Tak jak już wtedy no, nie interesowało mnie nic praktycznie, co, co mogłoby zmienić moje spojrzenie na życie. Moje, moim, moim życiem wystawała się koszykówka. Także inspiracją do tego było to, że ja po prostu chciałam grać w ten sport i. I chciałam, e, chciałam w nim pozostać. A że sukcesy później przyszły, to tylko wyszło z tego, że, że po prostu no, nie mogę powiedzieć, bo ciężko trenowałam, nie miałam wakacji. Praktycznie nie byłam tego świadoma od samego początku, kiedy tylko znalazłam się na, na sali. Oczywiście później przychodziły osoby, które do tego też się przyczyniały, do, którego, do, do których chciało się dążyć. E, e, były jakieś ikony koszykówki, e, najpierw Wiślackiej, gdzie, gdzie grała e, Patrycja, Ciebie, gdzie grała Ania Wielebnowska, gdzie Krystyna Szymańska-Lara, Ilona Mądra to były postacie, do których chciało się dążyć, bo one były postawione wyżej w tej hierarchii koszykarskiej, w, w, najwyżej w tym klubie. Później wiadomo, że chciało się czegoś więcej. Trafić do tej ligi, czy, czy, zdobyć, tą, czy zdobyć pierwsze mistrzostwo Polski. Bardzo dobrze. I e, jeszcze poruszmy temat, jakie są twoje plany na przyszłość, bo oczywiście na rodzinę nowego potomka to jest jedna strona, a jak widzisz siebie w przyszłości, czy będziesz pracować jeszcze dalej w koszykówce, z drużynami młodzieżowymi, jakieś mm -hmm. plany z tym wiążesz? Jak to wygląda? No jestem na na etapie robienia kursu na trenera klasy A. W tym momencie mam jestem, jestem posiadaczką klasy B, także, także nie jest źle. Na, na razie jestem, jak to mówię, kurą domową i, i spełniam się w tym tym bardziej, że to nie jest tylko taka typowa kura domowa, ale, ale też mam uprzyjemniony czas, bo czy komentowałam w telewizji, czy, czy właśnie dzisiaj jadę na spotkanie z, z dziećmi e, do szkoły. Także tutaj coś się dzieje, prowadziłam sobie e, jedną dziewczynkę, tak w sumie w, w charytatywnie raz w tygodniu, pomagałam jej jakby w, w, po kontuzji, także... Coś się dzieje, w sumie nic wielkiego, ale w sumie moja głowa cały czas gdzieś jest przy koszu, zostaje w, w, tym, w tym sporcie, a do tego jestem spokojna, bo, bo jestem w ciąży. Mogę powiedzieć, że jestem, spełniam się tak, jak to powinno być. Mam fajnego faceta. To, to najważniejsze. Jest, to jest najważniejsze, także no, czego chcieć więcej w życiu? Dokładnie. Życzę wszystkiego wszystkiego dobrego, żeby marzenia się twoje spełniały, wszystkie plany na przyszłość realizowały, żeby z najmłodszym potomkiem było wszystko w porządku i żeby sprawy jak najmniej problemów w przyszłości. I na koniec dziękuję ci za rozmowę. Ja również tobie dziękuję. Dzie I tobie też życzę sukcesu w każdej dziedzinie, w którą sobie obierzesz, bo Nie jesteś dziękuję. młody i też masz swój sukces życiowy i dobrze wiesz jak. No Zdarzyło się. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję. do zobaczenia. A jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam do obserwowania playlisty Motoryka Człowieka na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie.